Dobra, to witam wszystkich, sądzę, że będziemy mogli zacząć. Mamy porozmawiać o sztucznej inteligencji dzisiaj, o tym, jak to wygląda obecnie i jak może wyglądać w przyszłości. Na co dzień zajmuję się tym problemem, bo z tej tematyki piszę doktorat, więc powiedzmy, że trochę wiem. Żeby w ogóle zacząć od samej sztucznej inteligencji, od tego, czym ona jest, trzeba najpierw zdefiniować termin sztuczna inteligencja. To są dwa elementy, tak? Większość z nas nie będzie miała problemu. Sztuczna, wiadomo, coś wytworzonego sztucznie przez człowieka, nie występującego w formie naturalnej. Z inteligencją zaczyna się problem. Gwarantuję wam, że spytajcie któregokolwiek psychologa, spytajcie 100 psychologów i każdy, pomijając kwestie typowo słownikowe, poda wam inną wersję terminu inteligencja, według mnie. Oczywiście mamy coś takiego jak testy inteligencji. Chyba każdy kiedykolwiek przynajmniej raz widział taki test, każdy próbował go być może rozwiązywać. Ale tak naprawdę, czy te testy sprawdzają inteligencję? One sprawdzają tylko tak naprawdę jedną rzecz. Zakres kompetencji naszych w wykonywaniu jakiegoś określonego działania lub określonych działań. Pozostaje kwestią otwartą, czy tak naprawdę da się zmierzyć inteligencję. Psychologowie będą mówili tak, tutaj widząc jakieś uśmiechy, pewnie to nie psychologowie, tak? No ale no możecie się wypowiadać, to nie ma problemu, możemy podyskutować. Natomiast według mnie, i zresztą nie tylko mnie, testy sprawdzające inteligencję nie sprawdzają tak naprawdę inteligencji, bo ciężko jest zmierzyć inteligencję. Te testy sprawdzają kompetencje nasze w zakresie danych działań, w zakresie danych zadań, które mamy wykonywać. Taka jest prawda. Jest jedna definicja samej sztucznej inteligencji, to jest ze słownika Webstera, czyli gałąź nauk komputerowych, która zajmuje się próbami stworzenia programów. Każdy może sobie doczytać, nie będę tutaj się powielał. To jest najbardziej chyba i najczęściej stosowana definicja sztucznej inteligencji. My znamy sztuczną inteligencję oczywiście też z bardziej praktycznego wykorzystania w filmach SF. O tym też za chwilę będzie, bo to nie jest tak różowo, jak filmy postarają się prezentować. Zresztą jest tam dużo więcej problemów niż zwykły, taki przeciętny człowiek, który ogląda taki film, czy nawet fan literatury SF, jest w stanie się spodziewać. Cele badań tak naprawdę są dwa. Stworzenie systemów, które będą wykazywały inteligentne zachowanie. Chodzi tutaj o to, że w analogicznej sytuacji powiemy, że człowiek wykonujący dane zadanie będzie inteligentny. Tylko znowu zaczyna się tutaj drobny problem. No okej. Przykład. Jakiekolwiek działanie matematyczne, proszę bardzo, 4 razy 4. Jest to inteligentne zachowanie, tak? Większość z nas powie, okej, okay, facet policzył, to jest inteligencja. Kalkulator też policzy. Ktokolwiek z nas powie, że kalkulator jest inteligentny? Więc to nie jest tak różowo. Drugi przykład też. Okej, okay, no taki na przykład fruwają dzięki skrzydłom samolotu latają. Właściwie robią osiągają ten sam cel. Każdy z nich przemieszcza się w powietrzu, ale każdy robi to na inny sposób. I teraz znowu mamy ciekawe pytanie, bo już bardziej zahaczamy o problemy filozofii. Czy to, że ktoś albo coś robi rzeczy inaczej, może powodować, że będziemy go traktowali jako coś innego, czy nie? Do kwestii matematyki jeszcze wrócimy, bo to jest dość ciekawy problem, bardzo ukierunkowany na sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja zdaje się tutaj no, celować w tym, ale to dlatego, że mamy do czynienia z komputerami. Będę jeszcze za chwilę o tym mówił, to tak tylko gwoli wprowadzenia. No i drugi cel, zrozumienie inteligencji, by móc ją modelować. Bo to nie jest tak, że ci, którzy badają sztuczną inteligencję, to są tylko maniacy komputerowi, którzy nie chcą niczego innego poza swoim ukochanym systemem, ukochanym językiem programowania, w którym staramy się stworzyć niesamowicie skomplikowane, zaawansowane programy, które będą mogły być znane za sztuczną inteligencję. To musi być prawda. Ktoś, kto zajmuje się sztuczną inteligencją, tak naprawdę musi zajmować się różnymi dziedzinami badań. Okej, okay, informatyka to jedna z nich na pewno, bo chodzi o stworzenie sztucznej inteligencji w komputerze. Przy czym też tutaj można by się zastanawiać, jeśli mówimy o sztucznej inteligencji, czy mówimy o komputerze, czy tak naprawdę o programie.
To jest o tyle ważne pytanie, że stosunkowo niedawno Japończycy postanowili stworzyć program badawczy, który proponował inne podejście do problematyki sztucznej inteligencji właśnie w stronę programu. Ale to o tym też za chwilę, ale zapamiętajmy to pytanie. Czy mówimy o programie, czy mówimy o maszynie? A może o jednym i o drugim? Natomiast naukowcy mają nadzieję, że tworząc programy sztucznej inteligencji, czy badając te programy, uda nam się zrozumieć jeszcze jedną z największych zagadek nauki, a mianowicie zagadkę naszej inteligencji, naszej świadomości i naszego umysłu. Bo okazuje się, że kiedy staramy się stworzyć programy będące programami sztucznej inteligencji, musimy najpierw dowiedzieć się czegoś o naszej własnej inteligencji, o naszej własnej świadomości, jak to funkcjonuje, w jaki sposób podejmowane są przez nas pewne decyzje, no i później staramy się to przełożyć na język komputerowy, tak żeby komputer mógł wykonywać podobne działania. Tylko tu też jest problem, stąd pojawia się nowa dziedzina wiedzy, również inżynieria wiedzy. O tym też za chwilę, ale zapamiętajmy to rozróżnienie. One się będą przewijały w czasie tego spotkania kilkukrotnie, bo no i problem jest dość skomplikowany. Krótka historia. Zaczęło się od tego człowieka, Alan Turing. Geniusz tak naprawdę matematyczny. W 1950 roku napisał w jego pomnej dzisiaj najważniejszy artykuł. To jest początek badań sztucznej inteligencji. Computing, Machinery and Intelligence. Tam po raz pierwszy pojawiły się pewne opinie samego Turinga co do tego, że komputery mogą działać inteligentnie. Turinga znamy z dwóch rzeczy. Po pierwsze test Turinga. O tym było już mówione, więc nie wiem, czy powtarzać, czy zostawić ten temat. Nie wiem, bo... Jedno to jest tak, to była gracja, to będzie wczoraj. Parę słów, dobra. Turing wyszedł z takiego założenia. Jak sprawdzić, czy komputer jest inteligentny? Zróbmy eksperyment myślowy. Wsadzamy do jednego pomieszczenia człowieka, który będzie rozmawiał z dwiema osobami, osobą A i osobą B. Osoba A to jest człowiek, osoba B to komputer. Człowiek oczywiście rozmawia za pomocą, wtedy jeszcze w tej wersji dalekopisu, chodzi o to, żeby ani nie słyszał odpowiedzi, bo wtedy mógłby się zorientować. Również odpowiedzi ma dostawać w tym samym czasie. Chodzi o uniknięcie sytuacji, kiedy zadane bardzo skomplikowane działanie matematyczne, które człowiek będzie liczył długo, a komputer zrobi tak. Z odpowiedzi wpływają w tym samym momencie. Co więcej, komputer, jak też i człowiek, mogą kłamać. To znaczy chodzi o to, by nie było możliwości, by osoba, która będzie wykonywać test, zadała pytanie, czy jesteś człowiekiem i uzyskała odpowiedź tak. Nie ma tak łatwo. No i teraz cały test polega na tym, że człowiek siedzący przy tym dalekopisie zadaje pytania naprzemiennie osobie A, osobie B i ma na podstawie tych pytań określić, którą z tych osób jest komputer, którą jest człowiek. Dodam, że do tej pory żaden z komputerów pozytywnie tego testu nie przeszedł. Sam Alan Turing bardzo optymistycznie zakładał, że do końca tego wieku, jego wieku, czyli 20, uda nam się stworzyć programy, które będą wykazywać, które będziemy mogli nazywać sztuczną inteligencją. No było to bardzo optymistyczne, niestety dzisiaj wiemy jak jest, ponieważ sam Alan Turing nie przewidział, jakie problemy mogą wystąpić. Ale Alana Turinga znam jeszcze z jednej dość istotnej dla nas rzeczy, a mianowicie z maszyny Turinga. To jest coś, czym zajmują się matematycy, zwłaszcza ci, którzy zajmują się wyższą matematyką również. Nie będę wnikał w szczegóły, bo za 5 minut wszyscy by spali. Natomiast tak pokrótce. Maszyna Turinga to nie była maszyna, która faktycznie została zbudowana. To był jedynie eksperyment myślowy. I maszyna Turinga jest podstawą działania współczesnych komputerów. Von Neumann później jeszcze nieco tam unowocześnił, ale podstawą działania jest maszyna Turinga. Chodzi o to, mamy jedną maszynę. Do niej jest dociągnięta taśma podzielona na komórki. W komórce dana maszyna może zrobić jedno z kilku. Może nie robić nic. Może zamienić znak 0 lub 1, bo tylko taki system, co mamy system binarny w komputerach. Może również pozostawić ten znak i przesuwać się w odpowiednią stronę po taśmie. Dzięki czemu wykonuje pewien określony program. Matematycy, filozofowie zajmowali się przy okazji problemem, czy istnieje maszyna Turinga, która nigdy nie skończy swojego działania. Założenie było to również takie, stąd m.in. eksperyment myślowy, że ta taśma była teoretycznie nieskończona.
No i maszyna nie była ograniczona co do czasu działania, powinna uzyskiwać dostęp do danych. Wszystkie dane były zapisywane na kartach perforowanych. Większość z Was pewnie już nie pamięta, jak takie karty wyglądały, bo to stare czasy. Ale kiedyś się używało takich kart, one były podziwowane, na tych kartach był zapisany program dla komputera. Chociażby w Polsce była stara odra. Na podstawie tego komputera maszyna miała wykonywać działanie. Ona faktycznie mogła wykonywać działanie matematyczne. No to są przykłady. Natomiast termin sztuczna inteligencja pojawia się nieco później. 56 rok. John McCarthy to jest jedna z najważniejszych osób dla programu badań sztucznej inteligencji. W 56 roku stworzył, tak jak tutaj zapisałem, 2-miesięczne warsztaty dla badaczy zainteresowanych sztuczną inteligencją. Tam ściągał nie tylko informatyków. Brali w tym udział również psychologowie i eksperci od sieci neuronalnych. O sieciach neuronalnych jeszcze dzisiaj odrobinę powiemy. Natomiast McCarthy wtedy po raz pierwszy używa terminu sztuczna inteligencja. I tak też ten termin wchodzi do współczesnej nauki. Przyjęło się, działa całkiem dobrze. A wtedy też właśnie podjęto tę decyzję, że ok, tworzymy nową dziedzinę wiedzy, którą nazwiemy sobie sztuczną inteligencję. No i tak się zaczęły badania. Pierwszy przedział taki czasowy, 56 do 69 roku, no, zakłócięcie się z sukcesem. Mamy tak, rozwiązywanie problemów matematycznych. Komputery, które potrafią grać w różnego rodzaju gry. Podstawą oczywiście były szachy, ale nie tylko. Mamy GPS, nie mylić ze współczesnymi GPS-ami. GPS to był program, który został stworzony przez Newella i Simona po to, by udowadniać twierdzenia zapisane w takim wielkim dziele matematycznym Principia Mathematica. I faktycznie program to robił. No i w 1958 roku sam McCarthy stworzył Lispa. Lisp jest specjalnym językiem programowania, dzięki któremu możemy tworzyć, czy starać się przynajmniej stworzyć programy sztucznej inteligencji. Chodzi o to, że Lisp, to już dla informatyków bardziej, działa na zasadzie operowania listami. Program napisany tego samego typu, napisany na przykład w innym programie typu C++, Pascal, byłby olbrzymi. To byłoby nie do zgrabienia przez przeciętnego nawet informatyka, który jest danym dzikiem komputerowym. Stąd powstały specjalne oprogramowania. No i wydawało się, że wszystko jest fajnie, ale po pierwsze okazało się, że nie da się tak łatwo stworzyć sztucznej inteligencji, bo chyba trzeba tutaj czegoś więcej niż tylko wykonywania zwykłych działań matematycznych. A na tym pierwotnie opierały się te pierwsze programy. No. Jeśli spojrzymy na to w ten sposób, to trudno się dziwić. Przecież matematyka jest podstawą działania komputera, tak? No więc problemy matematyczne. A takim problemem jest także gra w szachy. Jest niemalże idealnie stworzonym problemem do rozwiązywania przez komputery. Te pierwsze komputery też były stosunkowo, zwłaszcza do dzisiejszych, bardzo drogie, bardzo wolne. Pierwsze komputery, ci, którzy widzieli takie zdjęcia, to pewnie pamiętają. Lampy, gdzie te lampy się wyciągało, przełączało, kable się też przełączało, zupełnie w starych centralach telefonicznych. To, co dzisiaj komputery potrafią robić, jest dużo bardziej imponujące, ale to nadal za mało. Ale powstało coś ciekawe, systemy eksperckie, systemy oparte o wiedzę, na wiedzy. Powstała też nowa dziedzina inżynieria wiedzy. No i pojawił się tutaj nowy projekt, żeby spróbować do komputera przekazać cały zakres tej wiedzy. No i zaczęły się schody. Dlatego, że system ekspercki tworzy się w dwóch etapach. Najpierw tworzymy bazę danych. Zespół czy zestaw reguł, faktów, informacji, które komputer ma stosować. Drugim etapem jest stworzenie zestawu reguł, za pomocą których komputer będzie manipulował tymi faktami. Czy przetwarzał te informacje. Teraz wszystko ładnie. Pierwszy etap, ok, poszło, to się da zaprogramować. Każdy student informatyki jest w stanie sobie z tym poradzić. Co do drugiego etapu, no to wyglądało tak. Informatyk idzie do eksperta danej dziedziny. I mówi, stary, no jesteś, nie wiem, ekspert z dziedziny geologii, bomba. To teraz mi powiedz, na jakiej podstawie, jak przebiegał twój proces myślowy, kiedy stwierdzałeś, że tu i tu jest złoże tego i tego. A ekspert mówi, nie wiem. Mówi, jakieś reguły, no co pan, nie wiem. I zaczęły się schody. To jest to, co później nazwano wąskim gardłem systemów eksperckich. Bardzo trudno było od ekspertów wyciągnąć informacje, i to nie dlatego, że oni nie chcieli ich podać, jak podejmują decyzję.
jakimi kierują się przesłankami, jakimi kierują się regułami, jakimi kierują się prawami. I jest świetna książka, niestety w Polsce nie wydana, aczkolwiek książka, która na początku została zignorowana i dokładnie zakrzyczana przez informatyków głównie. Książka napisana pod jakże znamiennym tytułem What Computers Can't Do. Nieco później, w 90-tych latach, wydano wznowienie tej książki pod tytułem Uaktualnianie. What Computers Still Can't Do. O co chodziło? Dwójka braci, z czego żaden nie był informatykiem, jeden był filozofem, między innymi stąd książka była odrzucona przez informatyków. Przeprowadzili dość ciekawe badania z zakresu właśnie, nazwalibyśmy to dzisiaj inżynierii wiedzy. Oni zaczęli analizować to, w jaki sposób człowiek nabywa kompetencji w jakiejś dziedzinie. Generalnie z badań, że nie tylko oni je przeprowadzali, wyszło, że mamy tak naprawdę 5 stopni kompetencji. Od najbardziej podstawowego do eksperta. To problem polegał na tym, że troszkę inaczej zaczniemy myśleć, osiągając dany poziom kompetencji. Na tym pierwszym poziomie, najbardziej podstawowym, no to mamy zestaw reguł, wiemy jak je stosować i robimy to, robimy to zupełnie świadomie. Przykłady, które podawali na przykład, to był kierowca samochodowy. Kierowca początkujący wie, że jedzie, zbliża się do zakrętu, no to wie, że jedna noga musi pójść na pedał hamulca, druga, jeśli to jest ręczna skrzynia biegów, trzeba prawdopodobnie będzie przełożyć na sprzęgło, zredukować bieg, przyhamować i tak dalej, i tak dalej. On to wszystko robi świadomie. Podobnie jest zresztą z grą w szachy. Na tym etapie my kombinujemy, aha, jest zestaw reguł, on zrobił tak, to my musimy zrobić tak, mamy w związku z tym. Na drugim etapie już zaczynamy działać nieco mniej świadomie. To znaczy nadal mamy zestaw reguł, ale zaczynamy je stosować w sposób nieco nieświadomy. Czy zbliżając się do zakrętu, kierowca już wie, że musi zdjąć nogę z gazu, ale on nie myśli o wszystkich czynnościach, które wykonuje, po prostu to robi. Szachista też zaczyna już myśleć w nieco inny sposób. Natomiast największa zmiana pojawia się na trzecim etapie. Bo wtedy tak naprawdę okaże się, czy będziemy mogli stać się ekspertami w danej dziedzinie, czy nie. Na trzecim etapie zaczynamy, nadal oczywiście stosujemy zasady, które byliśmy uczeni, ale zaczynamy wykorzystywać intuicję. Stąd tutaj autorzy książki, bracia Dreyfus, podają już na swoim przykładzie, oni sami byli jeszcze w czasach uczelnianych, byli w drużynie szachowej. Co się okazuje? Jeden z braci, książka nie wyjaśnia, który dokładnie, jeden z braci był kapitanem takiej drużyny. No i mówi, że no, miał mnóstwo ze sobą kolegów, większość matematyków, którzy byli przyciągani do szachów tylko dlatego, że właściwie dla nich ta gra była pewnym logicznym zadaniem do wykonania. I oni się świetnie w tym czuli, ale w pewnym momencie pojawiła się grupa osób poza matematyki, którzy postanowili zacząć rozgrywać partie w nieco inny sposób. Mianowicie rozgrywali serię bardzo szybkich, 5-10-minutowych partii. Co się potem okazało? Bo oczywiście większość matematyków stwierdzała, nie, to nie o to chodzi. Oni zaczynali grać intuicyjnie. Obserwowali partie innych osób szachowych, uczyli się z tych partii. Uczyli się przebiegu tych partii. I kiedy dochodziło później do grania, to nie było tak, że oni odtwarzali sobie w umysłach partię. Po prostu, no niejako podświadomie, wiedzieli, że już widzieli gdzieś taki wzorzec. I on skutkował. W związku z czym robili dokładnie to samo. Co się potem okazało, jak mówi Dreyfus, ci, którzy rozgrywali właśnie takie szybkie partie, to ci później zostawali mistrzami. Sam Dreyfus, ponieważ nie był w stanie podnieść się poza tą poprzeczkę matematycznej inteligencji, stwierdził, że to był maksimum, mógł osiągnąć. Wyżej już nie pójdzie. Więc pojawia się intuicja, to jest bardzo ważne. Na czwartym etapie kompetencji tą intuicję już wykorzystujemy dość poważnie, nadal jeszcze stosując i mając świadomość tego, którymi powinniśmy się kierować. Ale intuicja jest już tutaj przeważająca, natomiast piąty poziom, czyli poziom eksperta, to już jest zupełnie inna bajka. Okazuje się, że bardzo często ekspert nawet nie zna reguł, które stosują, się stosuje zupełnie podświadomie. Kierowca, który jedzie, widzi znaki,
On się stosuje do tych znaków, ale spytajcie go za chwilę. Ty, stary, jaki to był znak? Nie wiem. Ale zastosował się do tych znaków. Podobnie z mistrzem szachowym. On w tym momencie zaczyna już rozgrywać partię czysto intuicyjnie. Dreyfusi tutaj przy okazji jeszcze mówił o jednym dość ciekawym zjawisku. Otóż z badań wyszło, dlaczego tak naprawdę tak mało kobiet jest mistrzami szachowymi. I to nie jest tak, moje drogie panie, że nie macie do tego predyspozycji, wręcz przeciwnie. Problem polega na tym, że większość kobiet do szachów jest przyciągana podobnie jak matematycy, bo jest to gra logiczna. Gra, która pozwala rozwiązywać pewne zadania logiczne. I dlatego większość kobiet nie jest w stanie przebić się przez trzeciego. Natomiast kiedy zaczynamy grać intuicyjnie, zupełnie zmienia to postać rzeczy. Ale zazwyczaj jakoś tak jest, że no, kobiety nie są przyciągane ze względu na intuicyjność tej gry. Stąd tak mało jest tych naprawdę dobrych graczy, które są płci żeńskiej. Aczkolwiek tej płci przytaczają przykład na przykład 15-letniej dziewczynki, która nagle w zupełnie niespotykany sposób uzyskuje tego mistrzostwo. No i reporter ją pyta, ty mała, jak ty grasz? Po prostu gram intuicyjnie. No. Ja to tak czuję. I teraz wyobraźcie sobie, idziemy do kogoś takiego, który jest właściwie dla nas ekspertem i mówi, no dobra, mała, jakie reguły? No nie wiem, intuicyjnie. Jak do tej pory nikt nie wymyślił sposobu, jak intuicję przerobić na reguły z zachowania. Stąd jest tak duży problem z systemami eksperckimi. Do systemów jeszcze za chwilę wrócimy. Natomiast... To nie jest przerwana strefa albo flow na taki poziom pokolenia. To znaczy, Dreyfusi tego w ten sposób nie określają, ale tak. Tak, to jest tak, że kierowca jak jedzie samochodem, on właściwie no niejako stawia się z tym samochodem. On słyszy, on czuje, on reaguje na działanie silnika, na to, co się dzieje. Podobnie sportowcy właśnie też, nie pokażę, że na taki najwyższy poziom, nie kontrolują tego, to w tej strefie, nie to zgadza się. To samo mamy z bokserami. Bokser nie analizuje za chwilkę. Bokser nie analizuje, że ten człowiek ustawił tak stopę, ustawił się tak do niej bokiem, no to zaraz będzie hak, nie? Nie. Bokser analizuje to na zasadzie, jest obraz, on widział już taki obraz, on wie za chwilę, co się będzie działo. Tu jest płynny przepływ i bokser uczy się reagować. Gdyby zaczął myśleć, to by padł. I o tym powie każdy, kto trenuje jakąkolwiek sztukę walki. W momencie, w którym zaczynamy myśleć, przegrywamy. Było pytanie. Znaczy, to nie jest przypadkiem tak, że ta intuicja to jest w zasadzie działania podświadome, które przez to, że widzimy kilka wzorców, przekładają się na system wag naszej sieci neuronowej? Być może tak, bo to jest tak, że my intuicyjnie podświadomie. Tak, my intuicyjnie podświadomie my korzystamy z tego, co byliśmy wcześniej nauczeni, bo to nie jest tak, że te mechanizmy, które poznawaliśmy na samym początku edukacji, całkowicie znikają. One po prostu w pewnym momencie przechodzą do tej strefy podświadomości. I stosujemy je, nawet nie wiedząc, że stosujemy. Stosujemy te reguły w zupełnie nieświadomy sposób, tak jak czynią to eksperci. Stąd tak cholernie trudnym jest przekształcenie tych mechanizmów, które stosują eksperci w podejmowaniu działań. Bo każdy ekspert powie, nie wiem, stary, no daj mi spokój, no czego ty chcesz, bo czego ty chcesz wziąć. Teraz tak. Mówić, że to jest baza wiedzy plus reguły. Taka jest idea tworzenia, w ten sposób tworzy się program ekspercki. Tak, znaczy w ogóle tego typu systemów jest dość dużo, ja za chwilę nie pokażę kilka co ciekawszych przykładów. To jest jeden z nich, konkretnie chodzi o Proofa. Może nie będę czytał na głos, wolę, żeby ktoś przeczytał najpierw tą diagnozę. Proof jest programem, który ma analizować choroby płucne. Czy analizować i diagnozować? Stawia diagnozę, proponuje leczenie. Jak wszyscy przeczytają pierwsze, jak patrzymy, to zaraz na drugą diagnozę. Nie skupiacie się na trudnym słownictwie medycznym, bo to nie o to chodzi. Ok, można dalej? Teraz przeprowadzimy coś na kształt małego testu. Druga diagnoza.
Teraz tak, jedną z nich stawiał człowiek, lekarz. Drugą z nich tworzył program. No właśnie. Jak myślicie? Według kogo pierwszą diagnozę stawiał człowiek? Podnieście ręce, ja nie będę nikogo wyrzucał, co będę odpowiedzieć. A według kogo drugą? Chcę was zmartwić. Mniejszość miała rację. Ale jak widać, nie jest tak prosto już rozróżnić, jeśli stworzymy taki program. Tak słownie, bo to nie liczy. Znaczy, która była to? Pierwszą stworzył człowiek, drugą maszyna. Bardziej na jej doświadczenie. Tylko teraz tak. No, wydaje się imponujące. Sam Puf oczywiście był testowany, bo to nie jest tak, że jest to tylko zabawa. On faktycznie Puf, a później Mycin, jego kontynuacja, był testowany w szpitalu. Okazywało się, że lekarze, bo wiadomo, jest tutaj kwestia ludzkiego zdrowia, więc to nie było tak, że program stawiał diagnozę, lekarze stosowali. Każda z diagnoz była dawana jeszcze do oceny zespołowi lekarzy. Wśród tych zespołów byli lekarze z różnym stażem, różnym doświadczeniem i oni jeszcze dokonywali oceny takiej diagnozy, ewentualnie poprawiali coś. Okazywało się, że poprawiali jakieś dwie diagnozy na 20. Okej, wydaje się, że imponujące, tak? Tylko teraz każdy z nas zada sobie pytanie, czy chciałby pójść do lekarza, który myli się w dwóch przypadkach na 20? Jaka jest statystyka? Normalnie to lekarze właśnie. No dobra, pomijamy to. Na razie pytamy o to, czy pójdziemy do sztucznego lekarza, który w ten sposób się myli. Ja mam pytanie do Wilkie Słuchacze. Czy poznaliście, że pierwsza albo druga opcja? 10-15. Co do odpowiedzialności, zaraz jeszcze poruszymy ten temat, bo to jest też dość ciekawe zagadnienie, którym mało kto jeszcze się w tej chwili zajmuje. Czytałem troszkę jakiś lekarz, to też było w takich programach. Problem jest z przypadkami wyjątkowymi, to znaczy, że lekarz widzi wzorce, znaczy są wzorce, które się uczymy. Lekarz przez praktykę uczy się wzorców na przykład, że te symptomy powodują tą chorobę. Ale na pewnym etapie, jak przypadek jest no właśnie jeden na 100 powiedzmy, coś jest innego, to trzeba coś jednak poszukać. Tu jest ten błąd, który i to jest. Można to tak uznać, bo są po prostu ludzie, którzy chodzą od lekarza do lekarza i nie mogą sobie poradzić, a stąd trafi się lekarz, który po prostu oddała przejrzeć chorobę i zobaczy, że coś tej układance nie pasuje właśnie. Ale tutaj właśnie chodzi w grę to, o czym mówiliśmy, intuicja. No właśnie, i te wzorce, to jest nauczenie się właśnie, to jest z tymi komputerami, że one za jakieś, nie wiem, na pajesowskiej chyba to prawdopodobnie obliczają tam, która problem podstawia jakieś symptomy. Tak, co więcej, sesja z Pufem czy z Mycinem wyglądała w ten sposób, że siadał lekarz, wprowadzał dane, o które program pytał. Po kolei były podawane pytania, lekarz wprowadzał dane, o które program prosi. Natomiast oprócz tych wprowadzanych danych, lekarz mógł jeszcze wpisać polecenie reguła. I w momencie wpisania tego polecenia program wyświetlał niejako wyjaśnienie, dlaczego zadaje takie, a nie inne pytania, w którą stronę niejako idzie jego do rozumowania. Więc lekarz też mógł na bieżąco ewentualnie starać się śledzić to, co się dzieje. Myślę, że tak wchodzimy też do tego problemu, o czym na początku mówisz. Komputer jest inteligentny czy program. Właśnie. Nie ma czegoś takiego jak inteligentny komputer, tylko program. Właśnie, bardzo wielu z nas myśli, sztuczna inteligencja to widzi komputer. A tak naprawdę najczęściej to jest to, co jest w środku. Że ta sztuczna inteligencja ma zaprogramowane reguły wnioskowania. Czasem wynalazkiem człowieka może być to, że nowy model wnioskowania może sobie wymyślić. Nowy sposób dochodzenia i dróg. Zgadza się, choć pojawiają się w tej chwili systemy. Ale pojawiają się systemy, pojawiają się programy, które to jest tak zwane machine learning. To jest stosunkowo nowa gałąź dziedziny, bo w nią tutaj za bardzo nie wchodzi, bo to już się robi skomplikowanie pewnie. Ale to są programy, które faktycznie mają tworzyć systemy wiedzy. Albo na przykład programy, które mają, podobnie jak człowiek, tworzyć prawa naukowe. Prawa naukowe poprawne, co ważniejsze. Ale dobrze, mieliśmy Mycina. Lata 80. No to pojawienie się na większą skalę systemów eksperckich. No wydaje się na początku wszystko ok. Wszystko działa fajnie, ludzie są zadowoleni, bo niektórzy ewentualnie tracą przez to pracę. Ale co się okazało?
system, który na przykład w pewnym banku zainstalowano, miał śledzić dziwne, nietypowe zachowania użytkowników kart płatniczych. Chodziło o to, że zazwyczaj my, jak korzystamy z kart płatniczych, to korzystamy z nich zazwyczaj według określonego wzorca. Kończy się praca o tej i o tej, idzie się wypłaca pieniądze, albo w tym dniu robimy to i to. Polegał na tym, że komputer nagle głupiał, jak był jakieś wstępstwo tego wzorca i zaczął generować bardzo dużą ilość błędnych alarmów. Więc bank w tym momencie stwierdził, dobra, dość. Był program, czy właściwie system, który miał badać również potencjalne możliwości istnienia złóż jakichś cennych materiałów. Uważało się, że wszystko, wydawało się, że wszystko jest ok. Problem polegał tylko na tym, że program działa. Co nie było wątpliwości, testy potem potwierdziły, że faktycznie dobrze prognozował. Ale okazało się, że tak, wtedy chodzi akurat o złoże molibdenu. Były za głęboko, żeby opłacało się to w ogóle eksploatować. A potem okazało się, że to wcale nie było tak, że on wyciągał jakieś wnioski z informacji, które posiada. Opowiem informacje, które gdzieś kiedyś były już dostępne, i on po prostu wyszukał. Nie było to żadną nowością. Natomiast no, w tej chwili systemy eksperckie, jeśli w ogóle się pojawiają, staramy się wykorzystywać raczej w dziedzinach, gdzie potencjalne skutki błędu są znikome, ewentualnie odwracalne. No i lata 90. pojawiła się nowa nadzieja, bo komputery, widzimy zresztą wszyscy, co się dzieje, stają się coraz szybsze, coraz lepsze, więc być może tutaj uda nam się uzyskać dostęp do odpowiedniej technologii, żeby tego typu komputery mogły działać. Najlepszym przykładem jest komputer dający w sztach, no już słynny Deep Blue, który z Gariem Kasparowem wygrał, co było szokiem. To z Gariem Kasparowem to też była taka dziwna sytuacja, bo nie każdy wie, że Gary Kasparow po pierwsze rozgrywał kilka partii z komputerem, to nie był jeden mecz. Tutaj mam wydział z tych partii. I faktycznie Gary Kasparow przegrał w serii 7 partii, to znaczy przegrał 4 z tych partii. Ale co się okazało? Przegrał ostatnią z partii, która była decydująca, dlatego że programiści IBM-a przed tą ostatnią partią dokonywali jeszcze zmiany w kodzie oprogramowania. Dlaczego? Okazało się, że Deep Blue 2 razy się złapał na tą samą pułapkę. Nie uczył się na swojej błędach, co świetnie widać. I tak naprawdę, jak się teraz zastanowimy, komputery zupełnie inaczej grają w szachy. Tutaj ogólne wyliczenie jest, jak komputer gra w szachy. Zobaczmy. Przeciętny gracz szachowy, zaczynając grę, rozważa, no wiadomo, że jest mnóstwo różnych możliwości, tak? Ale zazwyczaj szachista, dobry szachista, rozważa około 10 możliwych, najbardziej prawdopodobnych rozwojów sytuacji i pod ten rozwój stara się planować swoją strategię. Komputer zagra zupełnie inaczej. Załóżmy, że mamy 10 możliwych sytuacji. On na każdej z 10 sytuacji rozważy możliwe wyjścia. Niech będzie na każdym z nich 10. Kolejne wyliczenie to już jest 10 razy 10, 100. I dla każdego z tych możliwych rozwiązań będzie kolejne 10, no to 100 razy 10 i tak dalej, i tak dalej. Stąd komputer musi mieć taką olbrzymią moc obliczeniową. Komputer nie gra tak jak człowiek. On nie analizuje tego w ten sposób, że wybiera najprawdopodobniejsze rozwiązania sytuacji. Analizuje wszystkie możliwe rozwoje sytuacji. W ramach oczywiście tych reguł, które zostały w nim zaprogramowane. To jest pierwsza bardzo ważna różnica. Na początku zaznaczałem, że problemy matematyczne są specjalnie przystosowane niejako i tak jakby idealnie się nadawały do działania na komputerach. To jest właśnie dlatego. Szachy to nie jest nic innego jak komputer, jak działanie matematyczne. Kiedy sprowadzimy je do tego najbardziej podstawowego poziomu, to jest dokładnie to samo. Oczywiście komputer nigdy nie wykaże intuicji, o której mówimy. Przynajmniej nie przy obecnej technice. Nie wiemy, jak intuicję wbudować w komputer. No i jest jeszcze jeden termin. Silna sztuczna inteligencja. To się pojawiło stosunkowo niedawno, jeśli patrzymy na historię badań sztucznej inteligencji. To pojęcie stworzył filozof umysłu, John Searle, który rozdzielił badania na silną i słabą sztuczną inteligencję. Silna sztuczna inteligencja, tak jak tutaj pisałem, to oznacza, że komputer może wyprzedzać zdolność myślenia i oznacza, że komputer, który będzie tak było zaprogramowane, będzie wykazywał stan umysłu
słowo, zupełnie człowiek. Słaba sztuczna inteligencja mówi, że nie, komputer może posłużyć tylko do symulowania, ale nigdy nie powiemy o komputerze, że ma stany umysłowe, że pojawia się w nim umysł, chociażby. I Sam tworzy tutaj pewien argument, z którym do tej pory starają się walczyć różnego rodzaju naukowcy. Do tej pory argumentu też nie udało się obalić, chodzi mi o chiński komputer. Poprzez analogię Sam postanowił pokazać, jak tak naprawdę działa komputer. Bo czymże jest komputer? No to jest skrzynka z jakimś oprogramowaniem. I właściwie komputer jedyne co robi, to manipuluje symbolami. Konkretnie 0,1. Przy czym jak pomyślimy tak dokładniej, to on nawet nie ma świadomości tego, że manipuluje symbolami. Nawet nie wie, co to jest symbol. To po skoku. I Sam poprzez analogię pokazuje właśnie taki przykład. To jest eksperyment również myślowy. Wyobraźmy sobie, że jest pokój. W tym pokoju jest jeden człowiek, który, to jest ważna zasada, nie zna chińskiego. Nie chodzi tutaj akurat o język chiński, bo to może być dowolny język. Chodzi o to, by człowiek znajdujący się w tym pokoju nie znał języka, w którym za chwilę otrzyma pytanie. Przy czym ser przez rozumieć, bo on dokładnie używa takiego określenia, nie rozumie chińskiego, oznacza, ma na myśli to, że rozumie po polsku, całkiem dobrze rozumie po angielsku, za cholerę nie rozumie po chińsku. I jak to wszystko działa? No więc najpierw w pokoju człowiek jest odizolowany od świata zewnętrznego. Są tylko dwie dni. Przed pierwszą podchodzi Chińczyk i wsadza mu karteczkę z pytaniem, zapisane tymi swoimi robaczkami. Co robi człowiek? Człowiek bierze tą kartkę, idzie do środka pokoju. W środku pokoju leży księga. Z jednej strony księgi są wypisane symbole, z drugiej odpowiedzi. Wszystko jest po chińsku, wszystkie tymi robaczkami chińskimi. Człowiek ma za zadanie wyszukać po lewej stronie ten ciąg znaków, który jest zadany na, jako pytanie na kartce, znaleźć odpowiedź po drugiej stronie, zapisać ją. Następnie tą kartkę niesie do drugiego otworu i daje. No i teraz tak, z zewnątrz Chińczyk zadał pytanie, poszedł, wyciągnął, ma prawidłowe pytanie, prawidłową odpowiedź. Jest upachany, wszystko fajnie. Czy człowiek rozumie to, co się tam wydarzyło, czy on zrozumiał to pytanie? On dalej nie rozumiał, manipulował tylko symbolem, że dokładnie to, co robi komputer. Manipulował symbolem. Jest chyba ta różnica, że człowiek przynajmniej ma świadomość tego, że manipulował jakimiś symbolami. Ale dalej nie rozumie chińskiego. I to samo jest z komputerem. Tam były próby obejścia tego, że okej, może pojedyncza jednostka nie jest w stanie, ale jakaś większa grupa, prawda, sieć będzie w stanie, no to ser mówi okej, dobra, tworzymy chińską salę gimnastyczną. Zasada działania jest taka sama, tylko jest tam cholera ludzi, którzy latają, sprawdzają te pytania i potem dają jedną odpowiedź. Czy cały system zrozumiał? Bo na tym opierał mi się kontrargument. Jedna jednostka nie rozumie, ale system tak. No później, no dalej. Starano się, dalej starają się naukowcy walczyć z tym argumentem. Na razie trudno jest to obalić, no ale sami przyznacie, że ciężko jest tak właśnie już zdroworozsądkowe argumenty obalać. Generalnie wydzielam trzy grupy problemów, z którymi musimy się zmierzyć przy zajmowaniu się sztuczną inteligencją. Problemy natury technicznej, o tym już chwilę temu mówiliśmy. To jest przede wszystkim sposób budowania wiedzy, ale to jest jeszcze jeden problem. Jak tą wiedzę magazynować, w jaki sposób uzyskiwać do niej odpowiednio szybko dostęp. Tutaj pojawiły się pewne problemy obejścia też tych trudności, no bo co się okazuje? Między innymi Shams tworzy projekt skryptów, czyli zestawu uprawnienia po sytuacji, do których komputer będzie się przenosił, żeby szybko dostać się do żądanych informacji. Tylko teraz zastanówmy się jeszcze nad jedną rzeczą. Bo prawdopodobnie to, że jesteśmy inteligentni, oznacza jeszcze coś. Mamy olbrzymią wiedzę, której sobie w danym momencie nie uświadamiamy, wiedzę zdroworozsądkową dotyczącą naszego świata, reguł, które nim rządzą. I to ja nie mówię o skomplikowanych regułach fizycznych, bo taki najbardziej prostszy. Co się dzieje z wodą, kiedy podniesie się w temperaturze poniżej 0 stopni? A jeśli powyżej? My to wiemy. My to wiemy, komputer musi się tego nauczyć. Co więcej, komputer musi się jeszcze nauczyć interpretacji tej wiedzy w pewien określony sposób. Po przykład, jeśli idziemy do kogoś w gości, pytamy się, czy ma coś do picia, to on zagląda do lodówki, nie no, ma sok, wodę, jest ok. Ale jeśli bylibyśmy w jakiejś bardzo wymyślnej sytuacji, takiej no,
powiedzmy, no, kryzysowej, gdzie jesteśmy odcięci w ogóle od świata, potrzebujemy źródła wody, to my też wiemy, że tam jest lód. Ten lód też będzie wodą. Jeśli ktoś nas zada pytanie, czy mamy wodę, to my zawsze możemy powiedzieć tak, okej, okay, to prosimy, ale będzie. Komputer tego nie wie, komputer musi się tego nauczyć. Pierwotnie naukowcy uważali, no to jest około miliona faktów, które trzeba komputerowi ładować. Za to szybko okazało się, że to nie tylko nie miliony i nie miliardy, ale setki miliardów. Więc małe, proste fakty, do których trzeba uzyskać dostęp. Nawet dzisiejsze super szybkie komputery miałyby problem z uzyskaniem w odpowiednio krótkim i zadowalającym dla nas czasie dostęp do tych informacji, które w danym momencie potrzebują. No, Shank próbował tworzyć te skrypty, o których mówiłem, ale to też nie do końca jest udane, dlatego że no, skrypt, przykładowo skrypt wyjścia do restauracji, no to będziemy się tam opierał, wchodzimy do restauracji, zamawiamy stolik, tam rozdziewamy się, jeśli akurat jest taka potrzeba i tak dalej. No, jeśli wybucha pożar, to przychodzimy do skryptu, damy ewakuację z restauracji i tak dalej, i tak dalej. Ale znowu to niewiele zmienia tak naprawdę, bo trzeba by przewidzieć mnóstwo sytuacji, których nie da się tak naprawdę przewidzieć. Ma pan już kontekstowo, a nie wszystko powiedzieć. Komputer działa właśnie inaczej. Tu jest największy problem. Pytanie, czy komputer może działać tak jak nasz mózg? Chyba nie do końca. Druga grupa to problemy natury filozoficznej. Brzmi bardzo, prawda, wiemy, z czym nam się kojarzy filozofia zazwyczaj. Czyli z kolesiem w okularach, nad książką, który gdzieś tam siedzi, tworzy jakieś krótkie teorie. Ale sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Dlatego, że... tak, ja też mam okulary. Natomiast generalnie argument na przykład Searla jest argumentem czysto filozoficznym. A jednak jest dużym problemem dla badaczy sztucznej inteligencji. Bo nie potrafią sobie z nim poradzić. Do tego wchodzi taka dziedzina filozofii, na przykład filozofia umysłu, która też zaczyna zastanawiać się, czym jest umysł, czym jest świadomość. To nie jest tylko tak, że psychologowie mają wyłączyć na te badania. Stąd bardzo często filozofowie zaczynają krytykować programy silnej sztucznej inteligencji. Często są oni odrzucani przez informatyków. Mówię tutaj o czystej informatykach, bez żadnych jakowych tam zapędów, jakichś innych namów. To zazwyczaj bierze się to z tego, że argumenty, które wytaczają z kolei filozofowie, są zupełnie niezrozumiałe dla informatyków. No i tak naprawdę nie zostają o czym mówić. No ja tu mam program, mam... kurde, jaki umysł? No i trzecia grupa, to jest grupa programów kognitywnych. Kognitywistyka jest stosunkowo nową nauką, która wywodzi się po części z filozofii, ale nie tylko. To jest nauka interdyscyplinarna. Przede wszystkim zajmuje się dwoma elementami. Tym, w jaki sposób komunikujemy się nawzajem, między sobą, na co dzień, oraz w jaki sposób ludzie poznają. Tak na co dzień, w jaki sposób ludzie poznają. No i też tutaj jest problem i od ciekawa zagwozdka. Mówiłem na początku, że jest problem, tak? Czy inteligencja to jest program, czy inteligencja to jest komputer. A teraz zastanówmy się, jak my często nabywamy wiedzę i inteligencję. Obserwujemy coś, wąchamy, słuchamy. To teraz pytania, czy przypadkiem nie będzie tak, że te nasze możliwości są niezbędne do powstania inteligencji? Jeśli tak, no to trzeba by raczej pomyśleć o oddaniu komputerowi ciała. Ciała typu robota, czy kamery będą oczkami, różne czynniki będą odczuwały zapachy, analizowały te zapachy. To też pytanie, jak analizowały, czy tak jak my? My nie analizujemy na zasadzie, czuję kawę. Dlaczego rozpoznałem kawę? Bo to jest element pierwszy, element drugi, one zostały połączone. No musi prawda. Czuliśmy kiedyś kawę, czujemy ją znowu, wiemy, że to jest kawa. Komputer prawdopodobnie inaczej by analizował. Dobrze, jeżeli masz wrażenie, że to kawy, mogę cię przeprosić. Można głośniej? Czy to wejdą, to wejdą i zaraz będziemy to próbować. Teraz chodziło mi o to, że to, co my rozpoznajemy jako zapach kawy, jest pewnym skutkiem przetwarzania bodźca. Ten bodziec pochodzi od naszych zmysłów, ale ja bym powiedział, że samego czystego bodźca nie mogę stać komputerowi. Znaczy komputer też nie musi potrzebować oprócz węchowej, żeby wchodzić w zdrowie. Problem polega tutaj na tym, że tak naprawdę wszystko wskazuje na to, że kiedy
odczuwamy jakiś bodziec, na przykład zapach, to my wiemy, że to jest zapach tego, bo wcześniej nie znaliśmy ten zapach. My nie rozkładamy tego na czynniki pierwsze. Przy dzisiejszym... Ale przy dzisiejszym, przy dzisiejszej technice, przy tym jak dzisiaj działają programy, analizują też sztuczną inteligencję, to by wyglądało raczej w ten sposób, że on zaczyna sumować poszczególne elementy, ten miks łączy, no i wtedy aha, to oznacza, że to jest to. Ale by w ten sposób nie odczuwano. Mam wrażenie, że tutaj trochę działamy tak jak osoba, która nie potrafi malować, chce odtworzyć jakieś wielkie dzieło. Czyli nie wiemy dokładnie, jak działa inteligencja. Chcemy ją jakimś bocznym wejściem, boczną drogą odtworzyć. Nie robimy tego tak, jak zrobiła natura. Może to tutaj jest problem. Czyli jest, poznać jest ciekawy eksperyment. Za chwilę powrócę do twojego pytania, dobrze? Tutaj chciałbym jeszcze koleżance powiedzieć. Bo pojawił się taki eksperyment, również myślowy, no bo tego się nie da budować. Nie wiem, czy słyszałaś o robomanii. Eksperyment polega na tym, że mamy sztuczną osobę, którą umieszczamy gdzieś w jakimś pokoju. Czy to się wzięło, pierwszy eksperyment to taki, że to jest człowiek. Ale umieszczamy go w pokoju, gdzie są tylko dwa kolory, czarne, białe. Nawet jeśli ma telewizor, to jest to czarne, białe i ona nie zna żadnego innego koloru. No i teraz pytanie, czy jesteś w stanie takiej osobie opisać, co to znaczy odczuwać kolor czerwony? Tu się pojawia... I tak, i nie. Tu jest jeszcze inny problem. Okej, ja wiem, jak odczuwam czerwony, ale czy ty wiesz, jak ja odczuwam czerwony? Właśnie. A skoro nie potrafimy tego w ten sposób przeprowadzić, to czy na pewno bylibyśmy w stanie przełożyć to na komputer? Jeden do czterech ma wszystko chłopaki w tej sumie. Wydaje mi się, że najwyżej człowiek nie jest w stanie zrealizować pewnych rzeczy, nie jest w stanie niektórych rzeczy zapisać, no one dalej istnieją, gdzieś tam. To jest kwestia do tej pory jeszcze tak naprawdę nie rozstrzygnięta. Bo tutaj chodzi o problem samego wykonania tego wnioskowania, bo zapachu nie jesteś w stanie opisać za pomocą jednej zmiennej fizycznej. Bo komputer byłby w stanie może to zrobić, ale musiałabyś to złożyć na pewne czynniki pierwsze i wykonać operacje, które są zupełnie inne niż wykonujesz twój mózg. Bo twój mózg, zapach, tak jakby liniowo jest w stanie sobie aproksymować, że ten zapach to jest tak, ale tak naprawdę to matematycznie mówiąc to była płaszczyzna, a bądź przestrzeń wręcz. I twój lęk powie, że tak, to jest w tym punkcie przestrzeni, ale komputer musiałby dostać kilka współrzędnych, na podstawie których on by znalazł ten punkt, że to jest ten zapach. Podobnie jest z kolorem. Teoretycznie możemy zastosować czujnik światła i on nam powie, że w zależności od tego, ile się światło odbije, to jest taki bądź inny kolor. Ale może być powierzchnia, która się bardziej błyszczy bądź mniej. I wtedy już jest problem. Wtedy można zapisać kolor za pomocą zawartości barw czerwonej, niebieskiej, zielonej. Ale ty tak tego nie odczuwasz. Ty nie patrzysz, że kolor brązowy ma tyle... Twój mózg dostaje bodziec od oka, on nerwem dostaje kolor, ale to przetwarzanie matematyczne się dzieje wokół. Jak można próbować odtworzyć coś, czego samego nie rozumiemy? Przetwarzanie dzieje się na oku, bo masz na środku siatkówki, czopki bodajże, czy kręciki, już nie powiem, świadełka światłoczułe, które mierzą natężenie barwy właśnie światła, jak światło różne tam nie dociera i one to przetwarzają i one wysyłają do mózgu już konkretny sygnał, jaki to jest kolor. Istnieją, występuje coś, co ja się chciałam powiedzieć, to istnieje kilka zarysów, które są opisane w sobie, zbudowane i w jaki sposób one wykonują kolory, także tutaj... No, nie jestem jakimś super ekspertem, tak mówię, bo dobrze, przejdźmy dalej. O tych problemach już mówiliśmy, czyli po pierwsze sam sposób działania komputera, który jednak chyba działa inaczej niż nasz umysł, czy nasz mózg. Konstruowanie baz danych, to o czym mówiłem, wąskie gardło systemów eksperckich, jak wiedzę eksperta i to w jaki sposób przekłada on tą wiedzę na działanie, przenieść do komputera, skoro sam ekspert powie, że właściwie nie wie. Manifest naiwnej fizyki, to o czym mówiłem, mnóstwo informacji o najbardziej podstawowych, głupich faktach. To, co my wiemy na co dzień, korzystamy z tej wiedzy, ale ją posiadamy. Komputer musi się tego nauczyć, no więc
bardzo dużo faktów pozyskanie dostępu do tych informacji w krótkim czasie, nawet przy dzisiejszych komputerach niewykonalne. Skrypty szanka, wiadomo, no i problem, jak imitować inteligencję w komputerach. To nie jest tak poza takie proste. I tu jest przykład, sesja z programem ELIZA. ELIZA, jeszcze stosunkowo prosty program, miała nas naśladować działanie psychoanalityka. I to jest taka typowa sesja z ELIZA, możemy sobie ją przeczytać. Wydaje się, że na początku rozmowa, no może trochę taka surowa, no ale jednak wydaje się, że toczy się w fajny sposób, nie? Właściwie z lekarzem w podobny sposób moglibyśmy rozmawiać. Każdy już mniej więcej przejrzał to? Okej, no więc wydaje się fajnie. Problem polega na tym, że ELIZA niezupełnie rozumie to, co do niej mówimy. Jak działa ELIZA? ELIZA wyłapuje niektóre słowa i tworzy do nich odpowiednie zdania. Jak pani się nie wie, jak się zachować, po prostu odwraca zdania, tworząc pytanie. Oto skutek. To jest również autentyczny zapis sesji z ELIZA. Co ciekawe, i to też bardzo dużo może nam powiedzieć o tym, jak na co dzień przebiega nasza komunikacja. Kiedy wprowadzono do testowania więcej programów typu ELIZA, co się okazywało? Oczywiście mówimy tutaj o Amerykanach, więc też trzeba dać na to poprawkę. Większość ludzi wolała rozmawiać z programem niż z człowiekiem. Nawet jeśli dogadowali się potem, stary, rozmawiaj z komputerem. No ale ja i tak. Cóż, może niedługo doczekamy się, nie wiem, konfesjonalny automat, nie? Kiedy to trzeba, będzie wydruk, jest, okej. Znaczy, to jest cały czas ten problem. Możemy tworzyć programy, które będą w stanie symulować nam, czy próbować nas oszukać, ale to jest trik. To jest tak naprawdę trik. Ale może o to wszystkim chodzi, żeby stworzyć tak idealny symulator, żeby nie jest w stanie go zrobić. No nie, bo z kolei program silnej dużej inteligencji zakłada, że będziesz mógł mówić o o powstaniu inteligencji. Przy takiej odpowiedzi możesz mówić o inteligencji? To zdecydowanie nie lepiej. Można stworzyć taki system, który będzie odpowiadał po prostu, że raz na tylu odpowiedziwał jakoś głupotę. Słuchaj, jest sposób obejścia tego, bo powstawały, tylko to jest też ten problem, powstawały programy tak zwane mikroświaty. Najbardziej znany to jest ten Winograda, też nazwa jest koszmarna, Szradlu, tak nazwa jest SHRDLU, nazwa się wzięła pierwszych z słów w programie. Program dość prosty, bo bazuje na tym, że na ekranie jest wyświetlana ręka, stół z klockami, klocki są różnych kształtów i różnych kolorów i my tą ręką możemy manipulować klockami. Znaczy wydajemy im polecenia, możemy również pytać program o to, co się dzieje na danym stole, który jest prezentowany. Na przykład możemy powiedzieć, że weź czerwoną piramidkę, postaw na żółtym klocku. Nie, on to zrobi. Możemy mu zadać pytanie na przykład, czy kostkę da się podstawić na piramidce. Program też odpowie nie. Możemy również zadawać mu pytania na zasadzie formy skróconej. Jaki kształt ma klocek na pierwszym planie? Na przykład powie, że no, dajmy na to piramidę, kolor czerwony. Program wie automatycznie, że pytamy o ten sam klocek. I okej, jest wszystko fajnie, bo w zakresie mikroświatów takie programy się sprawdzają. Bo jest ograniczona ilość informacji, ograniczona ilość faktów, które komputer musi się nauczyć i potrafi sobie radzić z tym mikroświatem. Ale nadal tak naprawdę nie mówimy o inteligencji, to jest nadal symulacja, to jest nadal drill. Bo tak naprawdę to, co się dzieje w środku komputera, to jest tylko manipulowanie, przetwarzanie symbolami zgodnie z programem, który został wprowadzony. Zrobić automat, który sam potrafi modyfikować program. To jest idea w ogóle stworzenia programu sztucznej inteligencji. Ja za chwilę jeszcze o tym powiem, kiedy zastanowimy się nad konsekwencjami bardziej etycznymi, bo chyba warto. I to jest coś, czego większość ludzi sobie też na co dzień uświadamia. Natomiast no, generalnie to, co dzisiaj mamy, to są świetne nieraz, naprawdę świetne relacyjne. Ale oszustwa. Wydaje mi się, że ten problem.
Tak, na przykład. Mi się wydaje, że tutaj kluczową sprawą jest problem adaptacji. I jeżeli to rozwiążemy, to w zasadzie będziemy mogli mówić o systemie mierzenia inteligentnym. Czyli nie już mamy jakieś rozwiązania adaptacyjne, ale to się do końca nie... Mamy porucznik po stwierdzeniu, przed stwierdzeniem, że tylko kwestia adaptacji, bo... są jeszcze i takie problemy. Natomiast jeśli chodzi o adaptację, to nie jest tylko to. To nie jest tylko to, bo tak naprawdę głównym problemem dla nas jest to, że my tak naprawdę nie wiemy, jak działa nasz umysł, jak działa nasz mózg nawet. Bo mózg jest też wielką tajemnicą tak na dobrą sprawę, to znaczy, że mówię ułamki tego, co moglibyśmy poznać. Więc jak w takim razie możemy mówić, żeby zrobić symulację tego samego na komputerze? Nadal nie wiemy tak naprawdę, jak działa nasza świadomość. Ciężko jest symulować coś, czego nie znamy. To nie jest w takim razie powód tego, żeby się problemem zajmowali jednak ci ludzie kompetencji w badaniu mózgu i umysłu, powiedzmy, a nie informatycy. To znaczy, widzisz, w przypadku sztucznej inteligencji nie da się tak. Jeśli chcesz badać program sztucznej inteligencji, to musisz mieć wiedzę z kilku różnych dziedzin. Nie da się tego inaczej zrobić. Bo no, przykłady tego, to już, zresztą nawet tutaj, w czasie tego spotkania już próbowały, chociażby właśnie książka Dreyfusów, która na dzień dobry przez wszystkich informatyków była skreślona, no bo oni nie są informatykami, tak mogą krytykować komputer, tak? Ja bym zaryzykował stwierdzenie, że tutaj akurat informatyka już nie jest tutaj potrzebna do stworzenia sztucznej inteligencji. Informatyka w pewnym sensie jest potrzebna, dlatego że, albo inaczej, nie tyle informatyka, jako informatyka, tak jak się dzisiaj powszechnie rozumie, raczej byłbym skłonny poszerzyć tą naukę do tego, co dzisiaj określamy mianem computer sciences. Ale to zaraz powiem dlaczego. Mi chodzi tutaj po prostu o to, że można zaryzykować stwierdzenie, że dzisiejsze komputery pod względem sprzętowym już są gotowe do sztucznej inteligencji. Albo niewiele im brakuje i to jest tam tylko kwestia niewielkiego czasu, żeby można było symulować sztuczną inteligencję. Tylko, że problem cały polega na tym, problem cały polega na tym, że po prostu nie wiemy, jak działa ten ludzki mózg. Wiadomo, że tam ludzki mózg to w sumie jest tam ile? Z 10 miliardów neuronów. Nieprawda? Czyli wcale nie tak dużo zrobi. 10 giga. I teraz pytanie, ile bitów trzeba mieć, żeby zasymulować w maszynie cyfrowej pojedynczy neuron? No zapewne jeden to bit to za dużo, za mało, ale powiedzmy tam jakieś tam 1000 czy milion bitów, to prawdopodobnie powinno wystarczyć. To jest jeszcze ten problem, bo teraz wprowadzamy to do kwestii typowo fizjologicznej. Na etapie, kiedy mówimy o umyśle, okazuje się, że są takie problemy, których nie da się tak po prostu sprowadzić do problemu obliczania. Mogę ja odpowiedzieć? Tak. Problem też polega na przetwarzaniu równoległym, bo mózg przetwarza informacje równolegle. Żaden mikroprocesor nie jest w stanie przetwarzać równolegle. No mamy protokoły jakieś programy, a to w dalszym ciągu nie jest równolegle przetwarzanie. Są programy, które w tej chwili starają się wykorzystać. Ale matryca FPGA jedną sieć neuronową, dwuwarstwową symulującą jest w takiej wielkości gdzieś i potężne pieniądze w ogóle. No zgadza się, ale biorąc pod uwagę, że ten procesor jest jednak pędzony jakimiś dzikimi gigahercami, to tak naprawdę tutaj nie, być może nie ma aż potrzeby takiej, żeby to jakoś tam jeszcze dodatkowo w znacznym stopniu zrównolegać. Ja bym zaryzykował stwierdzenie, że wiadomo, neuron to jest dosyć prosty w sumie element, już chyba jest dosyć dobrze poznany i symulacja pojedynczego neuronu w maszynie cyfrowej jest tak najbardziej możliwa. Problem to tutaj jest na tym, że nie znamy po prostu tych interakcji pomiędzy poszczególnymi neuronami w ludzkim mózgu. Jeżeli by się to udało rozszyfrować, jeżeli by się udało zeskanować stan, powiedzmy, wszystkich neuronów ludzkiego mózgu i odtworzyć to w maszynie cyfrowej, to prawdopodobnie już w tej chwili, być może jeszcze niekoniecznie w czasie rzeczywistym, by działało z pełną prędkością ludzkiego mózgu, ale prawdopodobnie już by działało. No jest taki 50-50, że chcieli zasymulować ludzki mózg, tyle ile mamy neuronów, nie wystarczyłoby zasilania na całym świecie. Dlaczego? Chwila, bo tutaj wracamy do tego mojego pytania. Ile bitów trzeba, żeby opisać stan pojedynczego neuronu? Mówię, że jeden bit to na pewno za mało, ale być może 1000 bitów wystarczy, być może
milion bitów wystarczy. A 1000 bitów, jak mamy 10 giga neuronów razy 1000 bitów, to daje nam nędzne 10 terabitów. No sorry, no ale już takie maszyny istnieją na świecie. Już niedługo na biurku będzie. Każdy będzie miał. A właśnie, bo tutaj chodzi o to, że jeszcze nie znamy tych zasad działania. Problem jest, kiedy musisz połączyć i symulować całą sieć. Pojedynczy neuron nie jest problemem w tej chwili. No właśnie, tutaj dlatego mówię, że tutaj wykazać się teraz musi neurologia, fizjologia i tak dalej. Musi tylko, że po prostu rozszyfrować to działanie w neuron. A odtworzenie, bo w maszynie cyfrowej to już kwestia tylko napisania odpowiedniego programu, bo sprzęt, jak mówię, prawdopodobnie już istnieje. Dobra, co do sprzętu jeszcze na tym się za chwilę zastanowimy. Mówię, żeby wrócić, bo to jest tak, że przecież mózg jest plastyczny. To nie jest tak, że masz sieć neuronów, którą masz cały czas zwiętą w jeden, jakby w jeden system, tylko ona cały czas się rozrasta, bo umiera różne procesy. Dobra, program i jego struktury danych też się mogą rozrastać. No ale właśnie, czy chcesz na stałe to zaprogramować, czy jak właśnie będziesz robił uczenie się komputera przez zmianę jego struktury wewnątrz? Zaraz. Uczenie się komputera to jest coś innego i o tym warto też powiedzieć. Do tego zmierzam, bo mamy problemy, z którymi sobie tak na dobrą sprawę, że w tej chwili nie do końca uświadamiamy, ale które się pojawią, jeśli w ogóle uda nam się skorzystać z sztuczną inteligencji. Po pierwsze, zakładamy, że program sztucznej inteligencji będzie musiał się umieć uczyć sam. Rozumiemy to w ten sposób, że będzie w stanie zmieniać swój kod, napisywać go w ten sposób, dzięki temu właśnie móc się uczyć. Więc ten program też się będzie zmieniał, tak jak ludzie się zmieniają wraz z nauką. Ale teraz zaczynają się schody. No bo załóżmy, że mamy już programy sztucznej inteligencji, wszystko chodzi, hula, jest ok. No to teraz tak. Co dzisiaj robimy ze starym komputerem? Kupujemy nowe, ten stary na złomie, ewentualnie na części. Kocham cię, nie chcę się z tobą rozstawać. Łatwo wam będzie czegoś takiego się pozbyć. Co więcej, jeśli uda nam się stworzyć sztuczną inteligencję, no to nie mamy podstaw, by wierzyć, że jak takie coś mówi nam kocham cię, to ono wcale nas nie kocha. Wręcz przeciwnie. No gdzieś człowieka nie wyrzucamy na słownie. No dzisiaj okej, no biorę komputer, pyrkam go przez okno, no to najwyżej dostanę tylko karę za to, że pyrknąłem przez okno. Chyba, że komuś zabije. Ale pytanie, co teraz? No okej, mogę, to jest nadal maszyna, tak mogę wyrzucić, czy na pewno? Jaką takie, nie wiem jak to nazwać, coś, stworzenie, jaką ma mieć formę prawną? Czy będzie podlegać ochronie prawnej, czy nie? To po pierwsze. Ale mówimy tutaj o czymś, co odczuwa. O czymś, co odczuwa. Pamiętajmy, że mówimy w tym momencie o maszynie, która jeśli nie ma nas w domu, to może za nami autentycznie tęsknić. Tu wchodzimy na troszkę już inny poziom. To jest tak jak było z kobietami. Jakbym w tym miejscu uważał tutaj. To jest wyczuwane, ale postępuje pewna ewolucja, prawda? Do równouprawnienia. Tak sądzę, będzie z nas maszynami. Najpierw będą traktowane jak zwykłe maszyny. Później podejrzewam, że zostaną prawa takie jak zwierzęta, czyli takie najbardziej podstawowe do ochrony. A później wychodzą okay. Na przestrzeni. Teraz to co taka sztuczna inteligencja zrobi z nami, bo to jak będzie miała różne prawa. Zaczekaj, to jest kolejny ciekawy problem. Jeśli już tak, dobra. Ja nie wiem, idę, pójdę kogoś zabiję, no to pójdę siedzieć, nie? Jak nie sprawdzę. Program popełnia błąd, w efekcie którego ktoś ginie. A już był, 20 parę lat temu przypadek, kiedy człowiek został zabity przez maszynę, przez robota. No tutaj oczywiście nie można jeszcze mówić o winie robota. Zresztą facet nie powinien być tam, gdzie był, ale to mniejsza z tym. Natomiast, okej, program popełnia przestępstwo. Kogo mamy w tym momencie oskarżać? Informatyka, który stworzył program. Czy program? Jeśli chodzi o wolność, wsiadą odpowiedzialność. Prawda, sobora, to rozwijcie program. Musimy zmienić zupełnie system prawny. Mam taki pomysł, że te kary, takie ze Stanów 120 lat i tak dalej, to łatwiej
Ciekawostka, ciekawostka poruszona w opowiadaniu Tragedia Pralnicza Stanisława Lema. Generalnie wiadomo, system prawny musi zostać zmieniony, jeśli to ma funkcjonować, tak? Znaczy generalnie tutaj się opieramy cały czas o pomyśle, że robimy sztuczną inteligencję, która się opiera tylko na ludzkim umyśle. Tutaj, tutaj właśnie to podchodzi pod to prawodawstwo. Teraz mamy zwierzęta. Zwierzęta, prawda, na różnym poziomie rozwoju też, też podlegają prawodawstwu. Mimo wszystko to jednak zabijamy świnie, prawda, jemy świnki morskie, prawda? Ja wcale nie twierdził, że to taki, że takie zwierzę nie jest inteligentne. Bo w skrócie nie jest powiedziane, że tutaj jak będziemy tworzyć jakiś układ, który będzie tylko dlatego, że jest wzorowany na ludzkiej sieci neuronalnej i będzie to oparty na krzemie z kolei, że będziemy go podciągać do praw odpowiedzialnych, że ta inteligencja będzie równa ludzkiej. To nie możemy założyć, że to będzie taka inteligencja czysto użytkowa, że jak teraz, prawda, użytkujemy krowy, świnie, nie będziemy tak użytkować takich robotów. Znaczy, jeszcze jest taka kwestia też tej materii, że dlaczego to jest, od razu zakładamy, że sztuczna inteligencja będzie oparta tylko na układzie krzemowym, prawda, czy nie będziemy wykorzystywać jakichś innych właściwości, na przykład opartych na węglu, na przykład. Przy końcu, dlatego że najprawdopodobniej przy dzisiejszej technice nie będziemy tworzyć sztucznej inteligencji, ale pojawiają się pomysły na przykład komputerów biologicznych. No właśnie, to chodzi. To jest już zupełnie inna sprawa, ale do tego czas nam pozwoli przy końcu. Natomiast za chwileczkę, okej? Okay? Bo przy prawie chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Co powoduje, że daną osobę możemy karać? Poczytalność, ona musi ponosić odpowiedzialność, ona... Okej. Okay. No to teraz tak. My wszyscy tutaj zebrani mamy wpojony nam jakiś system etyki. No mamy siłą rzeczy. Wiemy, że jak podejdę do ciebie, cię plasta, nie, no to jest niefajne. Tak się nie robi. Zresztą mogę oberwać za chwilę, nie? Nie mogę podejść do ciebie, strzelić ci w twarz, no bo za chwilę lecie policja i... To jest złe, generalnie B. Teraz tak. No okej, okay. Budujemy... Jak budować system etyki? Program sztucznej inteligencji. Właśnie to jest takie proste. Chodzi o to, że nasz system etyki nie chce tak wyglądać. Mamy też pojona, ale właśnie system kontroli nadzoru, czy pewne represje, jakie ty zrobił nas policja. Dobra, ale teraz zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Najbardziej prosty z systemów, który możemy próbować się wbudować w sztuczną inteligencję, no by sami się zabezpieczyć trochę, nie? No bo jeśli program będzie działał tylko na zasadzie logiki, to mamy przeklapane i to równo. Mając fakt, że my na co dzień, jeśli żyjemy i nie żyjemy zgodnie z zasadami logiki, to by było niemożliwe. Kiedyś był człowiek, który chciał przeprowadzić taki eksperyment i próbował swoje życie podporządkować tylko i wyłącznie z zasadami logiki i żyć zgodnie z zasadami logiki. Okazało się, że nie jest w stanie. Nie jest w stanie funkcjonować w naszej społeczności. Taka gra to jak jej, na przykład jest gra z ultimatum chyba, która polega na tym, że osoba A dostaje tam jakąś porę pieniędzy, może się powiedzieć za sobą B. Oczywiście najbardziej racjonalnym i możliwym wyborem byłoby to, żeby się wstać tyle, ile można. Czyli na przykład jak mam 10 dolarów, to biorę 99, to dajmy 1 centa. To jest logicznie najbardziej racjonalne. A jeżeli zaczyna się przeprowadzać eksperymenty na ludziach i oczywiście osoba powinna się zgodzić, no wiadomo, dostaje centa za nic. Ludzie się zgadzali na jakieś od 40-50%. Chociaż to też zależy właśnie przez jakichś plemionach, bo że potrafili być obdarowani więcej jakichś plemionach, albo były też społeczności, gdzie ludzie zabierali sobie 70%, a tam się widzi na 30%. No ale to świetnym przykładem jest tutaj taki teleturniej, który już nie pamiętam, jak on się nazywał dokładnie. Tam chodziło o to, że się przy końcu wybierało ramy. I teraz tak. Generalnie, jeśli stosujemy zasady logiki, zasady matematyki, każda zmiana tak naprawdę powinna być dla nas korzystniejsza. Bo zwiększać będzie nasze prawdopodobieństwo wygrania tej ważniejszej, większej nagrody. Okazywało się, że w samym terytorium to tak nie działa. Więc zasady logiki stosowane tam po prostu padają i kwiczą. No i teraz mamy tutaj ten problem, że okej, tworzymy system etyki, no trzeba go budować. Jeśli program ma odpowiadać za swoje działania, no to on po pierwsze musi mieć świadomość tego, że robi coś źle, tak? Zacznijmy w najprostszy sposób. Trzy prawa robotyki, jasno. Najbardziej proste. Pierwsze prawo. Żaden robot przez swoją akcję nie może skrzywdzić. Drugie. Że żaden robot na rozkaz człowieka nie może skrzywdzić. Chyba, że stoi to, znaczy dokładnie tam było inaczej. Nie może skrzywdzić też samego siebie, chyba, że stoi to w sprzeczności z prawem pierwszym. Tak. No i dobra. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym pierwszym. Nie może skrzywdzić człowieka. No wszystko fajnie, ale teraz powiedzmy. Okej, ja wiem, że dzisiaj to jest kwestia szeroko dyskutowana i tak dalej. No ale ja wyznaję jeszcze zasadę, że dupa nie szklanka i tak dalej. Dziecko podpadnie, no to dostanie klapsa.
No i mam w domu robota. Co robi w tym momencie robot? No niech ja spróbuję, nie? Okej, okay, wbudujemy kolejny wyjątek od reguły. No bo można. Dlaczego nie? Zresztą mniej powszechnym może przykładem będzie to, jak zachowa się robot, mając tylko to pierwsze prawo, tak? Kiedy widzi, że policjant goni złodzieja i zaczyna strzelać do tego złodzieja na przykład. No. Zgadza się. Zgadza się, bo tu jest właśnie ten problem. No dobra, możemy zbudować wyjątek, że ok, jak rodzic każe dziecko, no to nie jest pogwałcenie prawa pierwszego. Tylko że bardzo szybko okaże się, że od tego wyjątku też będzie wyjątek, od którego będzie wyjątek, od którego będzie wyjątek, i tych wyjątków robi się nagle bardzo dużo. To po pierwsze. Po drugie, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich możliwych sytuacji. Bo nie jesteśmy w stanie. Zbudowanie jest dobrym pomysłem, bo na przykład na one są odgórnie przez społeczeństwo. To z kolei właśnie jest problem tego, jak w tym razie w ogóle wpoić to. Poza tym zwróćmy uwagę... Ja mam zadać inne pytanie, po co to robić w ogóle? Po co nam robot, który będzie czuł? Po co nam robot, który będzie aż tak bardzo ci powinnał człowieka? Bo widzisz, jest to nam bardzo potrzebne, dlatego że tak naprawdę chyba każdy z nas tutaj obecny zna odpowiedź na to pytanie. Czy teraz to jest jasne? Życzyłam na Patrys na Galaktikę, ale... Ale to jest założenie, że na przykład inteligencja trwa wiecznie, jak nasz tutaj inteligencja. Mamy sztucznej inteligencji, King Switcha na przykład włączy się po 40 latach. Chyba że komputer będzie na tyle cwany, że znajdzie sposób obejścia tego, co ten film świetnie pokazywał, tak? To jest zawsze to serce to na tej połowie. Ja mam pytanie, czy za takie właśnie takie proste systemy, występki, to robot może dojść do tego, że robot może zabić człowieka? No właśnie to jest pytanie, na ile jesteśmy w stanie wbudować takiego robota pewne bezpieczniki, które uniemożliwią takie działanie. Bo to jest kwestia tego, czy my robimy inteligencję, to znaczy istota, która sobie kieruje się postanowi, czy skryptujemy to. A może tak naprawdę mamy na celu tylko jedną rzecz, zbudować sobie świetnych niewolników. Wtedy będziemy siedzieli z oglądami mecze, filmy, telenowele, mini piwo i generalnie żyli sobie fajnie, a nie to zasuwamy. Bo rozpatrujemy te przypadki, w których jego działania są potrzebne, zresztą robimy. Zwróćcie uwagę jeszcze na jedną rzecz. Okej. Mówimy dzisiaj też o hakerach. Mamy się do systemu, do baz danych. Jeśli stworzymy system, załóżmy, że stworzymy system etyczny, który gdzieś tam będzie wpojony w takie maszyny i stawiamy sobie takiego terminatora na straży, prawda, i co robi w tym momencie grupa terrorystów? Zakładamy, że żeby uprościć, nie? Bo oczywiście to można rozwijać tak dalej. Zakładamy, że mamy te trzy prawa wpojone w robota, żeby nie komplikować. Najprostszy sposób, żeby wejść do elektrowni, grupa terrorystów, musisz mi obok strzelę w łeb, zgodnie z pierwszym prawem, robot musi to zrobić. My zaczynamy znowu tworzenie wyjątków, które uniemożliwią wypuszczenie. Ale każdy wyjątek to jest ograniczenie, to jest zrezygnowanie ze sztucznej inteligencji. To jest... Właśnie to jest pytanie, na ile zaczynamy nagle ograniczać sami swoje wypuszczenie. Nie wiemy, że jak sztywno zakodowany program, tym mniej mamy sztucznej inteligencji. Tak, to i tu jest jeszcze to pytanie, no jeśli załóżmy, że uda nam się zbudować tą sztuczną inteligencję i on będzie sam myślał, działał i tak dalej. A co jeśli to się powtórzy, jeśli nagle nie uzna, czy tak jak było w filmie, nie wiem, czy on już był puszczany, czy nie był dokładnie puszczany? Ja robię. Dla waszego dobra! Słuchaj, dla twojego dobra, ja cię wsadzam do domu, zamykam, zabieram ci wszystkie noże, ja ci wszystko dostarczę. Ale nie wyjdziesz. Bo tam jest niebezpiecznie. Chcesz mieć pieska? Dobrze, ale ja ci go będę wyprowadzał. Ale najlepiej wiesz to nie, bo piesek to choroby i tak dalej. Sztucznego ci dam. I on też będzie się skakał, cieszył i tak dalej. I ty nie masz prawa wyboru. Nie, nie, nie. On cię już wtedy kontroluje. No dla twojego dobra przechodzi o twoje bezpieczeństwo. Zasady etyczne nam się ciągle zmieniają. Tak jak była już mowa, że kiedyś o niewolniku traktowano jak politycznie rzeczy,
Zdechali lecimy, co? Zgadza się. Dodam ciekawy przykład, bo w tej chwili mamy przecież już pewne... Nie wiem, czy nazwanie tego niepokojącymi byłoby w tym momencie dobre, czy może to jednak byłoby pewne nadużycie, ale możecie, każdy z Was może przeprowadzić sobie taki eksperyment. Mamy różnego rodzaju przeglądarki internetowe, tak, wyszukiwarki. Okazuje się, że jak testujemy dane wyszukiwarki na dane pojęcie, to każda wyrzuci nieco inny zestaw zasad. Nieco inny zestaw stron. Teraz okazuje się, że przeglądarki stosują też pewnego swego rodzaju cenzurę. Wpiszcie sobie dekapitacja. Drastyczne, bo drastyczne, ale zobaczycie, jak duża będzie różnica między tym, co przeglądarka wyszuka, co nie. To jest już pewna forma tak naprawdę dokonywania za nas wyborów. A to dopiero początki. Tak naprawdę nie wiemy, co będzie się działo później. Obejścia na zewnątrz tego kontekstu, w którym się dzisiaj znajduje. Nie wiem, czy w zasadzie warto rozpatrywać pod kontekstem, czy powinien zostać jako sztuczną inteligencję, bo to jest pojąty. Sztuczna inteligencja taka prawdziwa, no to powinien być organizm, że tak powiem, autonomiczny. A my cały czas zastanawiamy się nad tym, jak tą autonomię ograniczyć, bo się boimy tej jego autonomii. Czyli czy się wydaje, że nigdy żaden człowiek nie będzie na tyle szalony, żeby w pełni autonomiczną sztuczną inteligencję. I tu bym uważał, bo ludzie są zgodni do naprawdę wielu szalonych rzeczy. A najczęściej jest to tak, że coś robimy, a o konsekwencjach pomyślimy potem. Ja bym powiedział, że jest tyle wirusów, co zostało dane. Ale zobacz na twórców takich jak na przykład chociażby Nobel, na przykład Heisenberg. Heisenberg, oni z ich badań później tak naprawdę korzystano, tworząc projekt Manhattan, tak? I oni stwierdzili, że gdyby... Ale Heisenberg wiedział, co robi, bo on specjalnie, nie wiem, czy znasz tą historię, chciał Hitler, żeby on zbudował tą bombę atomową, ale on nie chciał tego zrobić i specjalnie zawyżył masę progową, masę krytyczną uranu. Powiedział, że nie będzie w stanie, że trzeba tyle tego zrobić do końca wojny. Tak, bo jednocześnie też wielu z ówczesnych naukowców, którzy przyczynili się do projektu Manhattan, może nie bezpośrednio, ale gdzieś tam pośrednimi badaniami. Świetnym przykładem jest tutaj Einstein, który gdyby wiedział, co z tego wyniknie, to by rzucił to badanie. Bo znowu, my zrobiliśmy, wykorzystaliśmy, a potem myśleliśmy, co z tym szantem zrobić. Ale w sumie, no, przepraszam, bo nie wyszło, przecież mamy doktrynę Mat, która utrzymuje dopóki ktoś nie naciśnie mitycznego guzika. Ja bym jestem przekonany, że będzie, silne dążenie do stworzenia wyższej inteligencji. No więc właśnie, ludzie są dość destrukcyjni, więc możliwe, że jak stworzymy coś takiego, to postanowimy dla naszego dobra postanowi nas eksterminować. Nie będziemy niszczyć planety, tak? Wydaje się, że już pomijając to, czy udałoby się stworzyć sobie sztuczną inteligencję, to mi się wydaje, że byłem na pojęcie inteligencja i otworzenie mózgu. Bo tutaj to nie do końca tak jest, dlatego że ale musimy wiedzieć, jak działa mózg, musimy symulować jego działanie. Wiem, ale nie wiem, czy mówię. Natomiast jest, że załóżmy, że chcę stworzyć sztuczną inteligencję niewolnika, który będzie wykonywał się zadanie. Z tym, że sądzę, że nawet przy takim założeniu, jeśli by się udało sobie tego niewolnika, w końcu doprowadziło to do tego, że powstałyby roboty, które trzeba było uznać za równe człowiekowi. Dlaczego? Dlatego, że zakładam, że stworzono robienie, proponuje ją praca, stworzono takiego służbę drugą. Dostaje dana firma, która mówi, że zrobi robotnik, który będzie wykonywał obie prace. I co jest tańsze w eksploatacji, w głównie? Biznes. Biznes doprowadzi do tego, że powstanie w końcu maszyna, która zakładając, że to jest oczywiście wszystko możliwe, możliwe do wykonania. Zakładając sobie te ograniczenia, to w końcu te ograniczenia z powodu zysków, które można na tym zarobić, po prostu same znikną. No widzisz, bo to jest znowu problem dla nas też jako ludzi, problem etyczny. Jak tak naprawdę będziemy tworzyć te programy? Czy będziemy im budować te ograniczenia? A na ile to jest w takim razie etyczne? Jeśli tworzymy te ograniczenia, to ona każdy czy nie.
Dobrze, bo czas nam się powoli będzie kończył, jeszcze parę rzeczy trzeba by wymienić. Najpierw na końcu chodzi jeszcze do dyskusji. Problemy kognitywne. Zacznijmy od pierwszego pytania. A co tak naprawdę oznacza być inteligentnym? Mamy psychologów, tak? Co to znaczy być inteligentnym? To jest najważniejsze pytanie. Umie się w stosunkowo krótki sposób odpowiedzieć na to pytanie. Otóż pomijamy oczywiście kwestie typowo słownikowe, tak? Chociaż samych pojęć słownikowych inteligencji znalazłem około 20 par. A specjalnie głęboko nie wyłapałem. Kiedy pierwotnie stawiano tego typu teorię, że no, nasz mózg to nie jest nic innego jak komputer, który liczy. Liczy cholernie sprawnie, szybko, ale liczy. Nie tylko komputer, czy na pewno uczymy się tych głosów. Okej, pewno umiejętności związane typowo z liczeniem, z obliczaniem czegokolwiek. Zgoda. Nie, dlaczego? Mamy pewne zachowania podczas całego życia. Tak jak mówiłeś o intuicji. Ale ta intuicja była opisana jako nic innego, jak to tylko utrwalanie pewnych reakcji na wojnę. Ale czy to się odbywa poprzez manipulacje na zasadzie wyliczania, obliczania pewnych rzeczy? Nie myślmy tutaj o obliczaniu sensu stricte matematycznego. Dobrze, ale czy musimy tak się powiedzieć, w jaki sposób się to dzieje? Jeśli chcemy mieć możliwość symulowania, czy stworzenia nawet już, niezależnie od tego, czy mówimy o programie silnej, czy słabej. Nie możemy się zadowolić tym, że stworzony program mógłby w tym zakresie w pełnym stopniu zastąpić ludzki mózg, pomimo wewnętrznych różnic. Tylko czy wtedy będziemy mówili o programie sztucznej inteligencji? Już dzisiaj wiadomo, że test Turinga... To jest bardziej kwestia kolejnego punktu, czyli świadomości. Tak. Jak one? Bo dużo osób uważa właśnie za dowód na to, że sztuczną inteligencję jesteśmy w stanie stworzyć. Ludzie, którzy na tym dokładnie, ja właśnie podając ten przykład tego, że Kasparow przegrał w szachy z komputerem. Tylko musimy sobie dać sprawę, że szachy to jest problem dość dużym stopniu deterministyczny. Tak. A wyobraźmy sobie komputer, który jest w stanie człowieka pogodnąć w taką grę jak StarCraft, czy WarCraft, czy Total War. Jest, Średnio rozgarnięty gracz, każdy średnio rozgarnięty gracz, komputer w StarCrafta, WarCrafta, czy Total War. Dobra, wymyśl komputer, który sam stworzy nową grę. Dobrze. Co dzisiaj potrafią robić takie programy? To nie są programy, które zaznaczę sztucznej inteligencji jeszcze, tak jak zamierzano na początku, bo do tej pory się to nie udało. Mimo ostatniej, najnowszej inicjatywy Japończyków stworzenia generacji, oprogramowania piątej generacji, Japończycy tutaj stwierdzili, że okej, do tej pory inwestowano głównie w sprzęt, zainwestowali w oprogramowanie. Dalej nic z tego. Program trwał w latach 90. Miał trwać przez lata 90., tylko przedłużono go potem o 2 lata, no ale dalej nic z tego. Znaczy, okej, co osiągnięcia, bo ja nie mówię, że badania o sztucznej inteligencji niczego nam nie dają. Bo dzięki tym badaniom doświadczamy w tej chwili uczciwego rozwoju w zakresie nauk komputerowych, w zakresie hardware'u, software'u. Dowiadujemy się więcej również o nas samych, o tym, w jaki sposób komunikujemy się ze światem, jak to przebiega. Programy typu ELISA, no wydawałoby się, że śmieszne, ale pokazują bardzo dużo no, zaskakujących, jak się okazuje, informacji o tym, jak to nasze codzienne komunikowanie przebiega. Ale programy potrafią robić nadal bardzo dużo użytecznych rzeczy. Chyba nie trzeba przedstawiać. Mars Rover. Parę lat temu wszyscy chyba z krytykami oglądali pierwsze zdjęcia z Marsa i tak dalej, i tak dalej. A tam stosowano zaawansowane już oprogramowania sztucznej inteligencji. Nadal zaznaczam, że dzisiaj, kiedy mówimy o oprogramowaniu sztucznej inteligencji, zazwyczaj nie mamy na myśli tego, że to się udało. Tylko, że jest to jakiś tam zakres, ten potrafi, powiedzmy, nas naśladować w bardzo ograniczonym zakresie, ale jest. Mamy roboty humanoidalne, tylko znowu jedna rzecz mnie bardzo martwi. Popatrzcie.
coś, co dla nas jest bardzo naturalne i proste, chodzenie, dla maszyny jest niezwykle skomplikowaną rzeczą. Dlatego też maszyna chodzi w ten sposób, ona musi zacząć analizować różnego rodzaju zmienne fizyczne, które mają miejsce w momencie chodzenia, czym my się zupełnie nie przejmujemy, idziemy to idziemy, nie kombinujemy, że to jest inny manipulator do dyspozycji. Otóż to. Jeszcze jeden film. Martwi mnie to, że większość z tych rozrywek w tej chwili to jest jednak związane z pewnego rodzaju przemocą. Leż, nie wstawaj. A takie filozoficzne wstaje, żeby znowu paść. Co mnie nie zabije, czyni mnie silniejszym, tak? Dobra, kolejne bardzo ważne i cenne dla nas w tym ujęciu, to jest przetwarzanie danych. Zastanówmy się, ile w tej chwili czasu zajęłoby nam wyszukanie jakichś informacji w bibliotekach, a kiedy możemy takie samo zadanie zadać różnych programom, które wyszukają za nas odpowiednie informacje. Potrzebujemy kwerendy, no to po co zatrudniać człowieka, kiedy komputer zrobi to szybciej, taniej i na pewno skuteczniej. To też właśnie jest taki eksperyment, że to było chyba na zasadzie reakcji ludzkiego oka na pierwsze punkty. Oczywiście tam był system sobolosorów, wiadomo, tam możemy pozwolić. Po jakichś chyba 2 czy 4 godzinach testu niektórzy ludzie potrafili z wyprzedzeniem określić, znaczy skierowali wzrok po prostu w miejsce monitora, gdzie mogło się pojawić prawdopodobnie kropka. I nie sądzę, żeby to w ogóle było możliwe na przykład dla komputera, żeby coś przeanalizować na podstawie zasymulować system pseudolosowy, ale może się to udało. Ale to jest troszkę innego rodzaju problem, bo tutaj wyszukiwanie danych w tej bazie jest nieco że inne. A, myślę, o wzorze, że oni znaleźli wzorze na system pseudolosowy, czy na przykład komputerowi to jakieś techniki nie dobrze, gdzie jest. No, przynajmniej na razie. No tak. Dobrze, no mamy systemy językowe. To, co najczęściej używa się w tej chwili w internecie, no to wszyscy wiemy, jak wygląda tłumaczenie stron pod translatorze. Więc na to spuszczę zasłonę myślenia, zasłonę liczenia, ale są programy, które potrafią naprawdę całkiem nieźle dokonywać tłumaczenia. Oczywiście mówimy tutaj o bardziej normalnych tekstach, jeśli dajemy do poezję, zaczynają się skąpy. Chciałbym zwrócić uwagę na ten drugi link. Jeśli będziecie mieli chwilę czasu, to zachęcam do zajrzenia. To jest swego rodzaju eksperyment też, który polega właściwie na odwróceniu testu Turinga. To znaczy, rozmawiamy z botem, i mamy bota przekonać, że jesteśmy człowiekiem. Dodam, że on nie będzie nas oszukiwał, że jest człowiekiem. Po prostu jeśli zadam mu wprost pytanie, bo już eksperymentowałem z nim, czy jesteś człowiekiem, powie nie, jestem botem. Ale przekonaj mnie, że jesteś człowiekiem. Zachęcam też do tego, by po zakończeniu sesji z Mr. Mindem odpowiedzieć na kilka pytań, które proszą tam studenci i naukowcy, co się tworzył taki program. No i potrzebują tego do badań. Natomiast zabawa jest całkiem fajna, muszę przyznać. Więc jeśli ktoś będzie zainteresowany, zachęcam do zapoznania się do pogadania z komputerem. Dobra, czekam jeszcze chwilę, bo widzę, że część spisuje. Już? Wszyscy spisali, zainteresowani? Dobra. Tutaj jest bardzo chętnie bym zaprezentował Mr. Mind, ale obawiam się, że będzie się bardzo siedział, więc... No i dobra. Rozpoznawanie twarzy. To jest bardzo ciekawe i bardzo duże osiągnięcie. Dlatego, że dla nas rozpoznawanie twarzy zazwyczaj, nie mówię tutaj o wystąpieniu jakichś anomalii, nie jest problematyczne. Dla komputera bardzo ciężko było nauczyć komputer rozróżniać twarze, co więcej rozróżniać w ogóle tej masy na tej twarzy. Większość ludzi uświadamia sobie, jak koledzy skomplikowaną rzeczą jest rozróżnienie, czy ktoś jest smutny, czy wesoły, czy ma różne inne głupie wyrazy twarzy. Komputer było bardzo ciężko tego nauczyć, ale udało się. Przy czym tak naprawdę to nawet nie był system komputerowy jako taki, bo to były sieci neuronowe. Sieci neuronowe są bardzo ciekawym krokiem naprzód w kierunku sztucznej inteligencji, dlatego że one bardziej przypominają w działaniu nasz umysł, nasz mózg, niż komputer. Dlatego, że komputer, to jest ta najważniejsza różnica, zawsze udzieli nam jednej z dwóch odpowiedzi, tak lub nie.
Natomiast sieć neuronowa udzieli nam odpowiedzi, że coś, zadajemy pytanie, z pewnym prawdopodobieństwem, że nie będzie jednoznacznie wskazanej odpowiedzi, jeśli się nie da. Komputer tego nie potrafi zrobić. I słynnym przykładem tutaj na porównanie możliwości zwykłego komputera i sieci neuronowej jest tak zwany problem pomni Voyagera. Nie wiem, czy słyszeliście o nim, czy nie. Generalnie chodzi o to, że mamy pomni Voyagera, który ma objechać ileś tam miast, przy czym musi dobiegać tak, żeby wyszedł mu ten kurs jak najtaniej. Trzeba uwzględnić tam odległości, prędkość przejazdu, użycie paliwa i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że sieć neuronowa daje nam odpowiedź na to pytanie, jeśli jest kilkanaście miast, to na kilka godzin zajmie wyliczenie wszystkiego. Natomiast gdyby dać to komputerowi, to w przypadku większości komputerów na co dzień wykorzystywane, jakby zaczął liczyć, kombinować, oceniać zmienne, pogodę i tak dalej, prawdopodobnie żadne z nas nie użyło z samego linii. Wydaje się, że to mało prawdopodobne, ale naprawdę przy kilkunastu miastach na trasie problem komplikacji jest na tyle wysoki, że komputer na to potrzebuje bardzo, bardzo dużo czasu. Zwykły komputer, sieć neuronowa nie. Jako że sieć neuronowa da nam odpowiedź z pełnym prawdopodobieństwem. My nigdy nie będziemy mieli pewności, że na 100% ta trasa, którą sieć nam poda, jako najbardziej ekonomiczna, to jest ta właściwa. Mówiąc o tych kilku godzinach, które potrzebuje do później sieć, to właśnie jeśli chodzi o uczenia. Tak, bo o to chodzi. To jest też kolejna różnica między komputerem a siecią neuronową. Sieć neuronowa potrafi się sama uczyć. Komputer ten, z których na co dzień korzystamy, nie. Musimy dopiero instalować zaawansowane programy. Przy czym na zwykłym komputerze da się zainstalować sieć neuronową, da się ją zbudować i ona będzie w stanie się uczyć. To prawda, będzie wolniej działała, będzie mniej skuteczna. Ale to jest wykonalne, nawet na naszych zwykłych domowych PC-ach. Czyli właściwie PC-ach się przestaje używać chyba laptopa. Jeśli ktoś będzie chciał się kiedyś pobawić, to może zobaczyć, jakie możliwości daje się na to. Drugi element to jest automatyczne kierowanie pojazdem. To jest ciekawa rzecz, na którą pracuje w tej chwili wielu naukowców, żeby w ogóle zautomatyzować ruch. Zapewni nam dużo większe bezpieczeństwo. Komputer pokładowy, który będzie w samochodzie, będzie oceniał odległości między pojazdami, będzie weryfikował, jakie są warunki pogodowe i w zależności od tego będzie sterował samochodem. My mu tylko podamy informację, że chcemy dotrzeć z punktu tego do tego. Ewentualnie może być tak, że zaznaczymy, że chcemy dotrzeć tam jak najszybciej, albo chcemy pojechać trasą widokową. I on zrobi całą resztę za nas. To nie zawsze będzie trasa najkrótsza w sensie odległości, ale może się okazać, wielu kierowców dzisiaj przecież tak robi, że przemieszczają się z miejsca na miejsce, jeśli ma gdzieś dotrzeć szybko, to po prostu wybierze tą trasę mniej zatłoczoną, to gdzie wie, że będzie mógł szybciej pojechać. Nie pojedzie główną trasą, która odległościowo jest najkrótsza, ale zajmuje więcej czasu pochodni i tak dalej. Założenie jest takie, że ten system będzie mógł się podłączać od razu do stworzenia GPS-ów, sprawdzić, co się dzieje, no i na podstawie tego wybrać odpowiednią trasę. No, systemy śledzenia wizualnego. Pomijając kwestię różnego rodzaju broni spiskowej, ale tak to już funkcjonuje, jest to wykorzystywane głównie przez wojsko przy użyciu satelit. Ale nie ma problemu, w tej chwili możemy zadać programowi poszukiwania określonych osób, obiektów, no i programy to już robią za nas. No i ostatnie informacje, ewentualnie zachęcam do odwiedzenia tej strony, można parę ciekawostek. Dobra, to sądzę, że to by było na tyle. Ja dziękuję. Jeśli są jeszcze jakieś pytania, to byśmy się wydarzyli.